Siema, siema! Witam wszystkich oglądających Ark Survival Evolve. Kolejny odcinek, start. Jak widać, wyhodowaliśmy już całkiem fajną wywiernę. Troszkę ją podszkoliłem. Mamy już ją na poziomie 49. Jej statystyki 2361 zdrowia, 515 staminy, co już jest bardzo fajne. Udźwig 529 i obrażenia 203%. Dzisiaj chcę zrobić taki odcinek poświęcony zrzutom. Będziemy dzisiaj polować na jakieś fajne zrzuty. Może nam wypadnie coś fajnego, może jakiś unikat. Przydałoby się jakieś lepsza broń lub nie wiem, lepsza jakaś zbroja, bo mam w planie zrobić dungeona. Również będzie o tym odcinek. Także, dobra, nie ma co przedłużać, lecimy na pierwszy zrzut. O, proszę, już pierwszy zrzut, chyba nawet żółty mamy obok nas. Także zrobimy małego przeskoka, chociaż oni dopiero chyba... Ale jest jasno. Żółty zrzut mamy koło nas. Jest jakiś jeszcze jeden koło, tam jest chyba drugi żółty, o proszę. Czy tam jest trzeci? Nie, tam jest już chyba biały. Dobra, weźmiemy tego zrzuta. Będziemy expić, czyli będziemy wybijać co popadnie. O, na przykład Morela. Dobra, ląduj. O, fajnie to wygląda. Dobra, chodź tu. Jak widać, problemu żadnego nie ma. O, mamy. Mamy raptory. Jak widać, zbytnie nam to problemu nie stworzyły. Dobra, polecimy. Teraz rzut ląduje, to my za ten czas jeszcze zabijemy tego. Ciekawe, ile zadaje teraz obrażenie to spalenie. Ulala! Niezłe to jest. Teraz zginął. A! Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. O, stamina się. Aha, dobra. Stamina się skończyła, bo użyłem tego ognia. Dlatego tak się stało, jak się stało. Sobie wyciszę telefon. Okej. Okay. Dobra, zrzut nam ląduje. Co my tu nazbierali? Zbieram tylko keratynę i tam keratynę i... No, keratynę i te muszelki. To chyba też się nazywa keratyna. Nic innego nie zbieram oprócz tego, co będzie w rzutach. I lądujemy. Super jest ta wywierna. Po prostu jest mega. Tak mi się ona podoba. Super po prostu. Ja sobie jeszcze muszę zmienić jedną opcję na niej. Behavior. Enable turret. O! IA special attack. Passive stance. Distance. Enable change ignore. A jak jest? Żeby na mnie nie patrzył. O! Coś do mnie biegnie. Raptor mnie zaatakował. Mamy zrzut z okręgiem. Proszę, coś fajnego. O! Zbroja fajna. Morela Tops. O, Morela zielona. To mogę usunąć od razu. Resztę wszystko posiadam, więc po prostu opróżnię, żeby się zrestartował zrzut. Fajną zbroję żeśmy dostali. I ona miała? Zielona, 172. To jest Ramshackle. Super. Dobra, lecimy na kolejne zrzuty. Nie wiem, bawiłem się ostatnio coś z tym mikrofonem moim i powinno być troszkę lepiej. Mam nadzieję, że będzie. Jak się okazało, mikrofon mam ok. Problem był w tym, że mam małe echo w tym pomieszczeniu, gdzie mam komputer. Dlatego jest taki dziwny pogłos. Może jakoś się uda to zniwelować, kto wie. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak się pozbyć takiego echa poza zapełnianiem pomieszczenia różnymi gratami i siedzeniem pod kocem, to z chęcią posłucham. Zapraszam również do komentowania, co byście chcieli zobaczyć w odcinku. Co mnie atakuje? O, świnia. Świnia.
No się leczy, ale to jej nic raczej nie da. Pewnie, że nie. Dobra. Świnia ubita. Co my tu mamy? Nie chcę, nie chcę. Bumerangu nie chcę, tego nie chcę. Co to jest? Mantis. O, dwa na Mantisa. Jeden ma 38. To biorę go. Nie wiem, czy czasami nie mam lepszego, ale... Właśnie. Oswojenie Mantisa. Tym się chcę zająć. Wiecie co? Ja Mantisa, żeby oswajać, będę potrzebował... O, Rex. Będę potrzebował z tych napustynnych robali, tych deadwormów, czy jak tam się one zwą. Nie trafiłem, no. Chodź tu, Rexie. Czy ja cię będę mógł gryźć? Oczywiście. Rex, nie ma problemu. Rex dla mnie to nie problem. Super. Nie walczyłem jeszcze z innymi smokami. Też będę chciał się tym pobawić. Jest zielony zrzut. O, ale zielony zrzut z czerwoną obwódką, więc zobaczymy co to... A nie, nie z czerwoną, z żółtą. Ląduj. Coś mi ostatnio lądować za bardzo nie chce. Zabijemy to. To wyłazi. Super. Dobra. Zrzucie, co mi dasz? O lolo. Co mi dasz? Czy mi się zdaje, czy w tym rzucie jest cały zestaw? Raz, dwa, trzy, cztery. Hide buty nie potrzebuję. Pięć. Cały zestaw. Lepszy? Nie, standardowy. Ła, fajnie. Co tu jeszcze? Narkotyki biorę. Drewniane biorę. Tego nie potrzebuję. Kamienie biorę. To tego nie, tego mam tyle, że tego nie potrzebuję. Wezmę. Nie chcę, wezmę. Schemat wezmę. Wezmę. Dwa małe kroploty. A wezmę. I studnia, może gdzieś po drodze ją postawimy. Zobaczymy. Jestem przeciążony, czy mi się... Nie. Jeszcze nie jestem przeciążony. Dobra. Zrzuty. Tam byłem. Są mantisy. O, jest za gorąco na pustynię, żeby lecieć. No. Lecimy tam. Tam jest jakiś zrzut. Dostałem też propozycję w komentarzach na jednej grupie, aby zająć się arkiem na modach. Czyli customowe mapy, mody. I robić tutoriale, robić pokazki, po prostu grać na tych modach. Jest to całkiem fajny pomysł. Myślę, że jak skończę tą miniserię ze Scorch Earth, a skończy się ona chyba na wyzbieraniu artefaktów, chociaż jednego artefaktu z jednej jaskini. Nie wiem, czy będę robił serię tą do końca. To zależy, czy się będzie to wszystkim podobało. Tutaj coś jest? Pusto. Chciałbym jeszcze, na pewno kiedyś wróciłbym jeszcze do tego arka, bo po prostu dla mnie jest mega ta gra. Mam też grę na wyspie. Tam mam wyższe poziomy. Wszystko tam to wygląda trochę inaczej. O, postawiliśmy studnie, będziemy mieli studnie przez jakiś czas. Na wyspie moja gra wygląda w ten sposób, że po prostu zdobyłem już nawet Quetzala. Solo. Nie, bo gram, teraz gram aktualnie tylko i na singlu. Może kiedyś zrobię jakiś odcinek grając z kimś, czyli na multi, na jakimś serwerze. Stworzę ewentualnie jakiś serwer. Kto wie, czy tego bym nie zrobił. Z chęcią bym chciał. Kto wie, może uda mi się żonę namówić na to, żeby grała ze mną. Całkiem by to było fajne, muszę powiedzieć. Grać na multi i z kimś tutaj. Będę chciał zrobić live'a, ale live'a zrobię dopiero wtedy, jak będę miał odpowiednią ilość widzów. Wiem, że pozyskuje się również widzów na live'ach, ale ja chcę zrobić live'a, przynajmniej żebym miał no, parę osób, żeby po prostu było na tym live'ie, żeby to jakoś było, można było z kimś pogadać,
żeby to było po prostu fajnie, przyjemnie i puchać wasze po prostu jakieś tam podpowiedzi, wasze jakieś tam nowinki, co byście chcieli zobaczyć itp. itp. To by było fajne. Co do kamerki, tak, będzie kamerka. Najpierw chcę ogarnąć, jak mówię, ten pogłos u mnie tutaj w tym pokoju. Już się rozglądam za jakimiś panelami wygłuszającymi, które po prostu nie będą mi tego echa takiego robić. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest z tymi panelami. Dajcie znać w komentarzach. Chęcią posłucham. W ogóle, jak macie jakieś pomysły na temat odcinka, co byście chcieli widzieć, co byście chcieli zobaczyć, może jakąś inną grę. O, zniknął mi zrzut. Może jakąś inną grę. Link do mojego Steama jest w komentarzach. Macie w komentarzach w opisie. Tam zobaczycie, jakie posiadam gry. Jeżeli byście chcieli widzieć jakieś inne gry na Steamie, nie ma problemu. Znaczy na Steamie, na odcinkach. Posiadam też Origin, konto na Originie. Mam też konto na Ubisoftie. Dobrze mówię, Ubisoft? Uplay. Przepraszam, na Uplayu. Jest, mam najnowszego asesyna Assassin's Creed Origin. O, a co my tu mamy? Dobra, tego nie chcę, to chcę. To też jest keratyna? Nie, to jest chityna. Nie keratyna, tam to było chityna. Dobra, strzały chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Co to? Łapka dinozaura chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. To damy tobie, bo żeby ci się mięso za szybko nie psuło. Wiecie co? Ja bym teraz zrobił małego myka i skoczył do bazy i przepalił te rawmity. One mi się przydadzą przepalone na później. Czy tu jest coś? Nie, też jest otwarte. Dobra, czyli też tu byłem. Kurczę, mam tyle pomysłów jeszcze na odcinki. Chciałbym jeszcze wykluć tą wywiernę prądową, żeby mieć drugą. Chciałbym zdobyć im trochę poziomów i zmejtować dwie wywierny. Nie wiem, czy można mejtować wywiernę ognistą z prądową, bo moja jest female, tak? Fire wywiern. Gdzie to się. Fire wywiern, level, Lucala, tribe, tem, Lucala, armor, day. A, gdzie to się patrzy? Fire wywiern. To chyba jak wylądujemy, tylko widać. To już, lądujemy. Przepalimy to mięso i wrócimy dalej do tych zrzutów, bo chcę dzisiaj coś fajnego znaleźć, a już mi coś fajnego powypadało, więc jest całkiem ok. Dobra, ja sobie zrobię tylko takiego myka, o, tego odpalę. Wezmę tak, wszystkie te rawmity, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a bo dobra, wezmę nawet trochę więcej tego mięsa, bo przepalę je po prostu, w tym będę miał już mięsa więcej na same podróże do jedzenia. Ok, odpal się i lecimy. Cyk, 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 cyk. O, zepsuło się przy samym przenoszeniu. No super. To nie tu. Dobra, trudno. Nie wyszło. Mały fail. Ale trudno, czasami tak bywa. Ekwipunek. Co my tu mamy? Mamy zbroję 172, tu mamy 110. Czyli tej nie potrzebuję. Mamy ramshackle. To nie tu. I o właśnie. I teraz tak, tu mam. Aha, tu mam 45 na 45. Wiecie co? Ja sobie wrzucę tego seta całego tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? Pięć jest potrzebne. Trzy, cztery, pięć. Pięć. Super. Czy to się wytwarza? Gdzie to się wytwarza? To się wytwarza w normalnym tym, więc to raczej zrobimy, przeniesiemy tu. Tego armora, buty do butów. Dobra, lubię tak to wszystko, jak jest posegregowane. Metal mi się cały przepalił. Super, bardzo mnie to cieszy. Przerzucimy sobie metal tu. Co tu jeszcze mogę? Tu w sumie mogę te wszystkie poperdółki, co mam. Tu się mogą później na czegoś przydać. Narkotyki też tu wrzucę. To tu idzie, to idzie też tu. To nie tu, to nie tu, to nie tu, to nie tu. Dobra, teraz tak. To idą keratyny i chityny idą tu. Ło, już tego trochę mam nawet. Ale na razie mi ślimaki tworzą te wszystkie pierdółki, więc te cementing paste, więc na razie tego nie potrzebuję. To idzie tu, tu, tu. Dobra, drewniane mam tu. Tak, drewniane mam tu.
Dropy mam tu, więc dropy damy tu. Jak widzicie, zawiłem 6 wywiern trujących, jedną ognistą i jedną prądową. Myślę, że całkiem fajny wynik póki co na samym szkoleniu, na początek gry. Dobra, co my tu mamy? My tu mamy Morele. Aha, Morele to ja od razu bym zmienił. Mantis. Mamy lepszego Mantisa, tak? Mantis, mamy Ramshackle. 30, ten ma 40, więc dropnę to. Od razu zrobię małego myka i Mantisowi. Mantis mam 30. Ja mam jeszcze lepszego założonego. 37 obrony, ja znalazłem 30. Ale wiecie co? Ale ja nie potrzebuję dwóch tych Morela. Ramshackle, ten idzie do wyrzucenia. Do niczego mi nie będzie potrzebny. Dobra, co ja potrzebuję? Ja potrzebuję trochę warzyw. Wezmę tak trochę. A dlaczego potrzebuję warzywa? Bo chcę sobie je wrzucić do... Dobra. Chcę sobie je wrzucić do wywierny, by mieć na samą drogę. I do wywierny. Raz, dwa, trzy, cztery. To wyrzucimy. Nie tu, cholera. Raz, dwa, trzy, cztery. To od razu zjemy. Ej! Wrzucimy dalej. Gdzie mamy jakieś zrzuty? Czy tu coś widzimy? Tu nic nie widzimy. Tam jest jakiś niebieski. Niebieskich nie chcę. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Aha, mięso. Mięso się przepaliło. Dobra, ląduj. Ląduj. O, skoczysz tu? O, no, nie, nie skocz. Mięso. Ile się przepaliło go? No, trochę jest. Trochę się zepsuło, jak zwykle. To weźmiemy. Zaniesiemy tu. Raz, dwa, trzy. To jest zepsute w ogóle. Ok. Mamy olej, mamy to. To damy tu. My mamy 30. A tamto jak wrócę. Tutaj teraz z mięsem na razie nie mam problemu żadnego. Więc dobra. Zaraz, która to jest godzina w grze? W grze jest godzina 15:49, więc niedługo powinno się robić ciemno. W nocy lepiej widać zrzuty. Tutaj widzę niebieskie, same niebieskie. Ale dobra, polecimy tam, zobaczymy, co tam będzie. Tu jest jakieś rój. Oj, tu jest gorąco. No, to ja tutaj za bardzo długo nie zabawię. To jest otwarte. W ogóle nic nie ma. Nie ma nic. Lecimy dalej. Jest gorąco i to jest właśnie problem. Chociaż ja nie wiem, czy ja tracę. Ja tracę życie, jak siedzę na wywiernie. 230. Aha, to nie moje, to jest moje. 200. Tak, tracę życie. Więc nie jest za fajnie. Myślałem, że jak będę na wywiernie siedział, nie będę tracił życia, ale jednak tak nie jest. Nie wiem, podobno jest jakieś siodło na wywierne, ale dopiero tek. I te wszystkie te takie, co są, nie jak to nazwać, obce, technologie jakieś takie dziwne. Czy tu jest coś, to podniesie, o, jeszcze stało podniesione, szkoda. Teraz się coraz trudniej te levele wbija. Bo już trzeba atakować. Dobra, może nie zginę. Zobaczymy. Idziemy szukać deadworma. Nie wiem, jak się w ogóle szuka tych deadwormów, ale chciałbym jakiegoś jednego zabić, tylko że tu jest tak gorąco, że ja tracę życie. Ale dobra, może się uda. Może się uda. Nie wiem, ja mam... Ale coś przycięło. Nie wiem, jak ja wyląduję, podobno można zaglądać pod mapę, jak się odsunie. I tak można szukać deadwormów. Nie wiem, na jakiej zasadzie wam to działa. Tam jest jakieś ruiny? Co tam jest? A. Dziwne to było.
Ja tu nie widzę żadnych deadwormów. Tam coś jest? Nie ma. A jakby doleciał? O, mogę! I zobaczymy, czy gdzieś coś znajdę. Nie, ja nie umiem tak. Będziemy latać inaczej. Może gdzieś coś znajdziemy. O, odblokowano osiągnięcie kartograf. You have learned head hairstyle i face head hairstyle. Proszę, odblokowałem osiągnięcie. Co, odblokowałem całą mapę? Nie wiem, o co chodzi. A, steamowe osiągnięcie mi wpadło. No proszę. Tutaj co? Zauważyłem, że te skrzynki też można znaleźć właśnie na takich dziwnych miejscach. O, jak na przykład coś takiego. Można też te skrzynki gdzieś tu znaleźć. A. Tutaj nie ma skrzyneczki. Co my z nich w ogóle dostali? Jak zwykle. O, co? Panther Hat skin. O proszę. Dostaliśmy skina. Założę go. Zajdę z wywierny. Obrócimy kamerę. Hehe, mamy kapelusika. To za tego kartografa chyba dostaliśmy kapelusik. No i dobra, mamy skina. Nie wiedziałem, że się go dostaje za trofeo. Że się za trofeo, za osiągnięcia jakieś w grze. O, mamy skrzynkę, tak? Nie, to trawsko. Nie, to trawsko. No. Chodź. Z nich przedmioty wypadają. Tych przedmioty wypadają. O, proszę. O, mamy jakiś schemat, który chyba mi się wydaje, że posiada... O, nie, to biorę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Mięso na razie chcę. Później nie będę chciał, to będę wrzucał, jak będę miał za dużo. Czy tutaj coś jest? Dobry? Nie ma nic. Dobra, zobaczymy tą kamerę. Czy teraz będę widział coś pod ziemią? Tam nic nie zobaczę. Tam też nic nie widać. Nie wiem, jak w ogóle szukać tych wormów całych. Wow, co to? Aha, już się wystraszyłem, że się gra zawiesiła, to koniec mapy. To było dobre. O. Aha, bo tu już jest koniec mapy, nie mogę tam dalej lecieć. Dobra. Skoro nie pozwalają, to trudno, nie polecimy. Nic tutaj takiego nie wymyślę. Nad tamtymi górami, co są przed nami, tylko nie wiem, czy tymi, czy danymi, lata jakaś wywierna, chyba prądowa. Nie chcę się z nią na razie bić, bo pewnie dostanę z prądem dwa razy i będzie po mnie. Czy tu jest coś do podniesienia? Nie ma. Nie ma, szkoda. Dobra, jesteśmy tu i zobaczymy, czy coś będzie widać. Nie, to jak jesteśmy na takiej górce, to nic nie widzimy. Nic nie widzimy, no. Musimy zejść niżej, ale tutaj są ruiny, to zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma do podniesienia. Ja co prawda te pustynie wszystkie już oblatałem, więc możliwe, że... Tak, tu już byłem. Więc możliwe, że nic tutaj nie znajdziemy. Aczkolwiek, kto wie. O, kolejne. Chyba też tu byłem. Chyba nawet w odcinku. Oczywiście, że byłem. No dobra, wylądujemy tu. Oddalimy kamerę i zobaczymy, czy gdzieś widać jakiegoś deadworma. O, właśnie, deadworm się to zwało. Nie, no ja nie widzę żadnych deadwormów. Ja nigdzie żadnych deadwormów nie widzę. Nie wiem, jak się ich wyszukuje. Słyszałem, że tak. Gdzieś wyczytałem, że właśnie w ten sposób. Latać na tej wywiernie, zatrzymać się gdzieś. Wylądować, włączyć tą właśnie kamerę, taką, co można sobie oglądać swoje postacie. Tutaj zostało... wzięte. Włącza się tą kamerę i można... O! Coś tam się... O! Coś tam mi się pojawiło. Zaraz zobaczymy. Kamera. A, to są chyba te deadwormy.
Ha! Dobra, polecimy do pierwszego deadworma. Kamera. Tak, to są deadwormy. Dobra. Zobaczymy, czy damy radę. Najwyżej zginiemy. Wow, jak to mocno bije. Jezu, już pół energii prawie nie mam. Wiecie co? Ja sobie odlecę na razie. Czy to się schowało? Nie, jest tutaj. Dobra. Ja sobie odlecę. On się schował jednak. Nie do... Ja myślałem, że ja mu dam radę, a tutaj patrzcie się, co się stało. Po prostu dostałem, że tak powiem, baty. Ląduj, ląduj. Dostałem, że tak powiem, baty. Czy można się leczyć w ten sposób? Można, ale strasznie to wolno trwa. Kiedyś było szybciej. Strasznie wolno to mięso teraz, jak je. Się leczy strasznie wolno. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, trzy. Wiemy my też. Dobra, wiecie co? Ja sobie chyba odpuszczę tego deadworma. Chyba, że spróbuję go spalić. Mamy całą staminę. On gdzieś tutaj był. Ale tu jest jasno! A gdzie ten deadworm? A, nie ma go. On chyba uciekł. Dobra, to jak uciekł, to nie będziemy się bawić. Jest gorąco. O, już mi jest lepiej. Widać, energii mi tylko troszkę zeszło, ale na pustyni kompletnie nic nie widać. Mimo, że gamma jest zmniejszona do takiej standardowej, jaka jest w grze. Ale to dlatego, że mamy temperaturę, no, 43 stopnie. No to jest sporo. Dobra, wracamy do bazy. Mamy prawie pół godziny odcinka już, albo i nawet już ponad pół godziny odcinka, nie wiem, bo nie patrzę się dokładnie na czas, kiedy rozpocząłem odcinek. Ale będzie coś już chyba około pół godziny. Nie chcę robić dłuższych odcinków, bo wiem, że niektórym po prostu się nie chce oglądać takich długich. A myślę, że taki 20-minutowy, półgodzinny odcinek to jest ok. To jest ok, to jest tak w miarę, że można, prawda, akurat sobie spędzić jakieś tam chwile na obejrzenie czegoś. Na razie nic tu nie widzę. No dobra, no co? Wrócę do bazy, zobaczymy, jak się ona będzie leczyć. Wywierna się. Jeszcze mi się stamina skończyła przed samą bazą. Dobra, to co? Ja myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Proszę Was o komentarze, co się podoba, co się nie podoba. Jeśli się podoba, proszę o lajki. Zachęcam do subskrypcji. Chcę się, że tak nie powiem, no chcę się wybić. Chcę po prostu, żeby... chcę po prostu zarazić jak największą ilość osób w swoim hobby, jakim jest po prostu granie w gry i zabawa związana z tym całym. Zachęcam do grywarka. Naprawdę zachęcam, gra jest naprawdę fajna. Na moim komputerze procesor mam AMD FX 8020 chyba, 16 GB RAM DDR3, ja nie mam DDR4 i karta graficzna GeForce 970 na jakiejś tam płycie MSI, coś tam, coś tam. I powiem wam, że no jak widzicie, jak to działa, nie? No, pokażę wam FPS-y. 54 do 60, nawet 60, kiedy się zależy, gdzie się patrzy, gdzie się ten. Gra jest z włączonym V-Synkiem, czyli po prostu mam limit klatek na 6x60. Nie lubię tego poszarpanego obrazu, jak się czasami pojawia, jak się człowiek rusza. Dlatego włączam V-Synka w każdej grze. Dobra, to tyle na dzisiaj. Usłyszymy się w następnym odcinku. Żegnam się z wami. Na razie, hej!